Codzienny podcast ze Słowem Bożym. Prawie codzienny. Panie, dziękujemy Ci, że zgromadziłeś nas, abyśmy słuchali Twoje słowo. W nim objawiasz nam swoją miłość. Dzięki niemu poznajemy Twoją wolę. Ucisz w nas wszelki głos, który nie jest Twoim, i nie pozwól nam znaleźć potępienia w Twoim słowie, czytanym, ale nieprzyjętym, medytowanym, ale niekochanym, modlonym, ale niestrzeżonym, kontemplowanym, ale niezrealizowanym. Niech spocznie na nas Twój Duch Święty, aby uzdrowić nasze serce. Tylko w ten sposób nasze spotkanie z Twoim Słowem będzie odnowieniem przymierza w komunii z Tobą, Synem i Duchem Świętym. Bóg niech będzie błogosławiony teraz i na wieki wieków. Amen. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Przyszedłem ogień rzucić na ziemię, jakże pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, a się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielone w jednym domu, troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu. Ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu. Matka przeciw córce, a córka przeciw matce. Teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Przyszedł rzucić ogień. Ogień w symbolice jest mocą, znakiem Ducha Świętego. Duch Święty, który pali to, co nie jest Boże. Duch Święty pali to, co jest zakorzenione w śmierci. Bóg pali wszelkie chwasty, które nam nie pozwalają żyć, nie pozwalają dorastać jako ludzie, nie pozwalają otworzyć się na działanie Ojca, nie pozwalają otworzyć się na drugiego człowieka. Jak bardzo trzeba się poddawać temu ogniowi, który wypala. I ten proces wypalania jest trudny. Bo jak bardzo się przyzwyczajamy do swojego ego, do swoich jakichś schematów, do swojego myślenia, do swojego życia, do swoich rytuałów codziennych. I kiedy się poddajesz temu duchowi poprzez różne sposoby, nie wiem, jedziesz na jakieś poważne, dobre rekolekcje, jesteś na jakimś kursie wiary, jesteś w jakiejś wspólnocie, w jakiejś grupie modlitewnej, poważnej, nie byle jakiej, mądrej, dobrej, wspólnota, która szuka, która dojrzewa, która wzrasta, to wtedy czujesz, jak ten ogień rozpala, jak Ci pokazuje niektóre rzeczy, jak zmusza Ciebie do wyjścia. I to jest trudny moment. Często niektórzy mogą powiedzieć, nie pójdę dalej, bo się boję. I tak często właśnie spotykam ludzi, którzy do mnie mówią, boję się otworzyć na Boga, bo co ze mną będzie? Co On ze mną zrobi? Nie bój się. Ten ogień zacznie palić, ale palić to, co nie jest Ci potrzebne, to, co Ci nie daje wzrastać. Może pomóc Cię dzisiaj, przyjdź Duchu Święty, przyjdź ogniu, przyjdź ten żarze, rozpal mnie. Pal we mnie wszystko to, co nie jest potrzebne, rozpal moje serce. Szczególnie tam, gdzie widzisz, gdzie nie dajesz rady, gdzie jesteś oziębły, gdzie masz problemy. W tych dobrych rzeczach, w relacjach, w modlitwie. Proś Ducha Świętego. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, lecz rozłam. Wyobraźcie sobie, te słowa czytają pierwsi chrześcijanie, gdzie są nie może skłóceni w swoich domach, bo wybrali Jezusa Chrystusa, szczególnie w środowisku żydowskim, ale też i pogańskim, bo Żydzi mieli za złość, że wypaczasz wiarę, tradycję ojców, a idziesz z jakąś nową ideą, która nie ma nic wspólnego z naszą, a poganie natomiast mówili, że ta
religia jest jakaś bezbożna, ateistyczna, jakiś jeden Bóg, nie wiadomo co, kto to kiedyś widział, przecież jest tyle Bogów. I naprawdę powstawały rozłamy w rodzinach, ludzie musieli naprawdę wybrać między relacjami a drogą Jezusa Chrystusa. I to nie było, że między relacjami, bo się nie porozumiewają, bo nie wiem, się kłócą, ale naprawdę był po prostu rozłam kulturowy i był jedyny wybór, albo w tą, albo w tamtą stronę. A dzisiaj my tak, nie wiem, chcemy trochę wszystkim dogodzić, ze wszystkim być łaskawymi, żeby nikogo nie zrazić swoją wiarą, swoim Jezusem Chrystusem. Ja nie mówię, że nie być natarczywym i nie wiem, nawracać cały świat po prostu na siłę i nieraz bezmyślnie, bez mądrości Pana Boga. Nie o to chodzi. Ale też wstydzimy się pokazać, że jesteśmy tak wierzący. Ja w Jezusa Chrystusa, ludzie, którzy wybrali Jego drogę przed ludźmi, przed przyjaciółmi, wyznać Jezusa Chrystusa Pana i Zbawiciela, dziękować Mu przy posiłku, dziękować Mu w rozmowie. Wstydzimy się, bo wtedy będzie rozłam, wtedy będą się śmiać, wtedy będą patrzeć za głupkę. A nieraz po prostu może w sercu jesteśmy zdecydowani. Na pewno jesteśmy zdecydowani, ale wśród ludzi, czy naprawdę należymy do Niego? Tak mi przyszło, nie? Jesteś w barze, gdzieś idziesz do baru z kolegami czy z koleżankami. Nie wiem, pijesz jakiś koktajl, bawisz się. Czy wtedy też należysz do Niego? Albo jedziesz gdzieś na wakacje, też należysz do Niego. Niech wszystkim Wam Pan Bóg błogosławi, z Panem Bogiem.